dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozwolę sobie zacząć w nawiązaniu do tego, co powiedział przed sekundką pan profesor, od przedmiotu poznania, jaki jest właściwy także dla dyscyplin wykładanych w tej szacownej uczelni, czyli człowieka. Ja jako przedstawiciel archeologii, którą mam zaszczyt tutaj reprezentować, także zajmuję się człowiekiem, tylko w czasie przeszłym, można by powiedzieć. Spróbujmy więc może poszerzyć te horyzonty poznania, do czego zachęca nas także tytuł tego spotkania, przesuwając nieco w przestrzeń tę granicę zainteresowania człowiekiem. Człowiek nie tylko brzmi dumnie, ale to też bardzo szeroki temat, więc możemy spróbować zawęzić go do kwestii związanych z rzeczywiście pewnym poczuciem więzi czy tożsamości. Ja tutaj w tej kwestii narodowościowej bym się nie wdawał, bo to jest śliski temat, ale oczywiście spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy my dzisiaj tutaj, także siedząc na tej sali, w jakiś sposób współuczestniczymy w tej bardzo długiej historii, która jest związana z pewną jednostką kulturowo-geograficzną, którą zwykliśmy nazywać Europą. W naszej na ogół współcześnie wielowarstwowej tożsamości to poczucie bycia Europejczykiem jest jakoś tam istotne. Pewnie gdyby także pytać tutaj nas na tej sali, każdy byłby w stanie wskazać jakieś istotne wydarzenia w przeszłości, które trochę ten nasz kontynent i tą naszą europejskość definiują. Ktoś mógłby wskazać na kwestie związane z rewolucją oświeceniową, ktoś mógłby powiedzieć o wartościach związanych z tysiącletnią obecnością chrześcijaństwa, ktoś inny mógłby powiedzieć o cywilizacji grecko-rzymskiej, która też odcisnęła swoje wielkie piętno. W związku z tym mielibyśmy około 2000 lat tej kultury europejskiej, a ja zaryzykowałbym pogląd, który będę próbował Państwu przedstawić, że my uczestniczymy w czymś znacznie dłuższym, znacznie większym projekcie, projekcie, który zaczął się 2 miliony lat temu, a w związku z tym cała ta nasza cywilizacyjna otoczka tak naprawdę nie stanowi więcej niż promil całego czasu, który spędziliśmy tutaj i w którym współuczestniczymy także w sensie dziedzictwa, które jest nam dane. Żeby zacząć opowieść, trzeba byłoby powiedzieć pewnie parę słów od tego, jak zaczęło się nasze poznawanie przeszłości. Na początku wiedzieliśmy całkiem dużo, bo biskup James Usher był w stanie stwierdzić nie tylko, kiedy dokładnie świat powstał, ale także o której godzinie, czego dzisiaj współcześni archeolodzy mu głęboko zazdroszczą. Natomiast oczywiście z czasem zaczęło przybywać różnych ciekawych znalezisk, geolodzy, a także zupełnie przypadkowi znalazcy odkrywali kości różnych dziwnych przedpotopowych stworzeń, no właśnie przedpotopowych, bo trzeba było jakoś wytłumaczyć ich obecność w oparciu o istniejący wtedy, powiedzielibyśmy w sposób uczony, paradygmat biblijny. Oczywiście pierwsze próby interpretacji tych kości, które były znalezione, nie zawsze kończyły się sukcesem. Tutaj po prawej widzę Państwo kości mamuta, a po lewej to, co się udało z nim zrobić pewnemu badaczowi, który złożył pięknego jednorożca. Właściwie dlaczego ktoś składa kości mamuta, a wychodzi jednorożec, to jest pytaniem, które chyba bardziej należałoby zadać w psychoanalizie, ale niewątpliwie tego typu pomyłki były charakterystyczne dla początkowych okresów. Gdzieś od końca XIX wieku tych znalezisk przybywało i zaczęto już je nawet poprawnie interpretować. Archeolodzy, już pierwsi archeolodzy, możemy ich tak nazwać, stwierdzili, że można je grupować podobnie tak jak znaleziska geologiczne, a więc że one odpowiadają pewnym okresom, więc temu najstarszemu, epoce kamienia, później epoce brązu, później żelaza, co stworzyło pewne ramy interpretacyjne. Oczywiście wielką rolę odegrał tutaj ewolucjonizm, reprezentowany nie tylko przez Darwina, ale także przez innych naukowców, którzy są troszeczkę w cieniu, a odegrali wielką rolę. Oczywiście on się nie przyjął od razu, było dużo zamieszania z tym związanego. Ale w połowie wieku XIX mamy oto wreszcie pierwsze ważne wydarzenie z naszego punktu widzenia już dzisiejszych badaczy, mianowicie odkrycie szczątków neandertalskich pierwszych jaskini Feldhofer w Niemczech. Nazwano później tego człowieka Neandertalczykiem, a to się wzięło od nazwy doliny, która z kolei pochodzi od nazwy niemieckiego poety. Jest to chyba pierwszy w historii, jedyny i być może ostatni sposób uhonorowania poety poprzez przywiązanie jego imienia do nazwy człowieka kopalnego. Nie wiem, czy byłby z tego zachwycony. Ale jeszcze ciekawsze już są pierwsze interpretacje tych kości. Otóż badacze niemieccy uznali, że są to szczątki jakiegoś wyjątkowo obmierzłego kozaka z czasów wojen napoleońskich, który zaplątał się tam w tej jaskini. Najwyraźniej
niemieckie mieszczaństwo nie wspominało dobrze przybyszów ze wschodu. Później oczywiście tych szczątków zaczęło przybywać, interpretacje się zmieniały, uznano już tak, że są to szczątki praludzi i powstał pewien kompleks poglądów na temat Neandertalczyków, który w zasadzie funkcjonuje w takim społecznym obiegu częściowo do dzisiaj. Pozwoliłem sobie tutaj zamieścić kilka takich plakatów do filmów, które są jakoś tam z Neandertalczykami związane. Chyba nie trzeba ich tłumaczyć, żeby Państwo zorientowali się, że raczej Neandertalczycy nie mają dobrej opinii. Gdyby ktoś miał jakąkolwiek wątpliwość, może wyjść w miasto i do pierwszego przechodnia zwrócić się per ty Neandertalczyku. Reakcje mogą być różne. Proszę tego nie próbować, szczególnie w niektórych dzielnicach. Oczywiście jest tutaj pewnie sporo takiej potrzeby kreowania tego złego, prawda, na które spychamy różne nasze wary. Neandertalczyk dobrze wpasowuje się w taką potrzebę kultury masowej. Natomiast za tym się też kryje cały szereg różnych znalezisk, które były interpretowane niekoniecznie we właściwy sposób. Więc przede wszystkim narzędzia krzemienne, no bo to jest głównie ten materiał, który pozostał po tamtych czasach. Krzemień jest bardzo odporny, dużo rzeczy uległo zniszczeniu, ale krzemień przez te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat jest w stanie przetrwać. To, co znajdowali archeolodzy, to na ogół wyglądało tak, jak Państwo widzą. To są te rzeczy, które my wyciągamy w trakcie badań, czy to po prostu przypomina gruz, jakieś takie nieforemne rzeczy, więc od razu tworzy pewną wizję ludzi, którzy byli bardzo prymitywni, którzy nie potrafili w jakiś taki sposób tworzyć na przykład narzędzi, które mogłyby mieć jakiś określony kształt, mogłyby coś przypominać. Takie interpretacje zaciążyły na Neandertalczykach. Też mocno obciążył ich konto kanibalizm, który odkryto, studiując różne potrzaskane kości neandertalskie. Rzeczywiście zjawisko kanibalizmu występowało u Neandertalczyków, u niektórych, a podobnie jak u niektórych ludzi, prawdę mówiąc. Nie jest to niestety w naszej kulturze nic zaskakującego. Tutaj taka wizja przedstawiająca właśnie tych brutalnych, nieokrzesanych Neandertalczyków, którzy ucztują kanibalistycznie. I do tego archeolodzy odkryli, że około 40 tysięcy lat temu Neandertalczycy znikają i pojawia się wspaniały człowiek współczesny, który od razu dysponuje pełnym repertuarem zachowań kulturowych, które uznalibyśmy za te szlachetne, właśnie wzniosłe, w rodzaju na przykład tworzenia sztuki naskalnej, takiego sprawnego myślistwa, nie jest już taką właśnie nieporadną postacią karykaturalną, przypominającą Neandertalczyka, tylko właśnie kimś, z kim moglibyśmy się utożsamiać. A w związku z tym później, już w latach 90. XX wieku, ten pogląd zyskał dodatkowe wsparcie w badaniach genetycznych, które wykazały, że wszyscy w ogóle współcześni ludzie, nie tylko współcześni Europejczycy, pochodzą od garstki ludzi współczesnych, homo sapiens, sapiens, tak się ich fachowo nazywa, którzy wyszli z Afryki kilkadziesiąt tysięcy lat temu i zastąpili wszystkie inne żyjące wtedy homininy, które zamieszkiwały także obszary Europy, a więc Neandertalczyków. I ta klasyczna wizja, dodatkowo jeszcze wzmocniona faktem, że te pierwsze rekonstrukcje wyglądu Neandertalczyków zostały wykonane bardzo pechowo na kościach osobnika z jaskini La Chapelle-aux-Saints francuskiej, który miał pecha być osobnikiem bardzo schorowanym. Cierpiał na artretyzm zaawansowany, w związku z tym ta charakterystyczna przygarbiona postawa, którą dużo rekonstrukcji neandertalskich właśnie prezentuje, to jest wynik pewnego nieporozumienia również. Jak to wygląda współcześnie? Więc przede wszystkim obecnie mamy troszeczkę więcej narzędzi do tego, żeby badać te najodleglejsze dzieje. Tu nie tylko wchodzi archeologia wraz z tym repertuarem środków, nie tylko badania antropologiczne, ale właśnie także genetyka, badania nad prymatami, które bardzo wiele nam mówią o zachowaniach, które no właśnie skłonni byliśmy do niedawna uważać za czysto ludzkie, czy czysto ludzkie definicje inteligencji, prawda? Tego, czym jest człowiek, czym się różni nasze zachowanie, wykorzystanie narzędzi i tak dalej. Bardzo wiele musieliśmy odrzucić z tych naszych takich dość egoistycznych poglądów na temat własnej wyjątkowości. Badania paleośrodowiska i paleoklimatu, istotne także z punktu widzenia oceny zjawisk związanych z obecnymi zmianami, datowania fizykochemiczne i szeregu różnego typu analiz.
Próbuję pokazać na przykładzie badań w jaskini Stajnia, jakiego typu informacje możemy uzyskać i co one dają nam w interpretacji także tych najstarszych okresów związanych z bardzo odległą częścią epoki kamienia. Jak Państwo widzą, w tych badaniach uczestniczy bardzo wiele instytucji, nie będziemy ich wymieniać. Warto wymienić natomiast zawsze studentów, którzy stanowią tą pierwszą linię na froncie walki o zdobycie wiedzy o odległych czasach. Jaskinia Stajnia, którą przyszło nam badać, znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w bardzo malowniczym regionie, 150 km na północ od Karpat, co ważne, bo do tej pory nigdy jeszcze w tym obszarze Europy nie mieliśmy szczątków neandertalskich. A region jest malowniczy, to jest Grzęda Mirowska, kto był, to wie, piękne miejsce, o, flankowane z jednej strony przez zamek w Mirowie, a z drugiej strony przez zamek w Bobolicach i cała ta piękna grzęda została jakiś czas temu kupiona przez osobę prywatną, łącznie z dwoma zamkami, także to nam troszeczkę skomplikowało także pracę na niej. Jaskinie można zobaczyć dzięki takiej wirtualnej podróży. Do celów dokumentacyjnych wykonaliśmy skanowanie takim specjalnym skanerem 3D, także ona jest też dostępna. Jak Państwo widzą, to nie jest jakiś bardzo duży obiekt, ale malowniczy, wysoko sklepiony, także musiał się w swoim czasie neandertalczykom podobać. A nawet nie będę próbował wymieniać wszystkich typów badań i analiz, które wykonuje się w trakcie takich badań. Powiem tylko, że one się dzielą na kilka takich grup. Przede wszystkim analizy archeologiczne związane z badaniem tego, co znajdujemy, ale także analizy związane z geologią, z geochemią osadów oraz analizy szczątków kostnych, które są pozyskiwane w trakcie badań. A badania od kuchni wyglądają w ten sposób. Jak Państwo widzą, tutaj cała jaskinia jest oprzyrządowana, podzielona taką specjalną siatką wiszącą na metry kwadratowe, żeby mogli bardzo precyzyjnie rejestrować wszystkie znaleziska. No i oczywiście ta przysłowiowa, właściwie już archeologiczna, żmudna praca ze szpachelką. Dość powiedzieć, że w trakcie sezonu badawczego, który trwa półtora miesiąca, schodzimy na ogół około 30 cm w głąb i to jest to tempo pracy archeologów, także cierpliwość jest predyspozycją zawodową u nas. Podejrzewam, że tak jak w innych dyscyplinach. U nas również ta cierpliwość bywa wynagradzana, co powoduje entuzjazm także u studentów. Tak to wygląda od naszej archeologicznej kuchni. Dodatkowo do tego dochodzą tak zwane badania bezinwazyjne. Otóż od jakiegoś czasu już archeolodzy bardzo korzystają z faktu, że nie zawsze trzeba nawet zagłębiać się z łopatą w ziemię za pomocą metody elektroporowej i całego szeregu różnych innych takich bardziej wyrafinowanych technik. Możemy tak jakby wykonać taką tomografię, żeby zobaczyć, co jest zagłębione w ziemi bez jej zdejmowania, co też bardzo pomaga w organizacji prac. No i oczywiście całe zaplecze. Każdy centymetr ziemi, która jest wybierana z jaskini, jest flotowany, czyli przepłukiwany na takich specjalnych sitach. Oczywiście tam nie ma wody bieżącej, więc tą wodę trzeba dowozić. Prąd musimy sobie oczywiście sami też z generatorów zapewnić i tak dalej, i tak dalej. Także jak Państwo wiedzą, badania tego typu to jest także pewne przedsięwzięcie logistyczne. Ono wymaga niestety niemałych nakładów i też organizacji i oczywiście bardzo szerokiej sieci współpracy z różnymi instytutami w Polsce i za granicą. A co jest podstawową rzeczą, którą się na takich stanowiskach neandertalskich jak Stajnia znajduje? To są przede wszystkim narzędzia krzemienne. Tutaj widzą Państwo tak zwane noże krzemienne, to są te takie duże narzędzia, które służyły przede wszystkim do obróbki tusz zwierzęcych, do cięcia. One były tym, czego człowiek nie ma, czyli tym substytutem kłów i pazurów, prawda, które trzeba było sobie kulturowo wytworzyć w trakcie naszej długotrwałej ewolucji. Oczywiście są też narzędzia kościane, narzędzia czasami zdarzają się drewniane. To, czego myśmy się nauczyli i co robimy troszkę inaczej niż ci archeolodzy jeszcze w XIX wieku, to nauczyliśmy się rozumieć te narzędzia. Wiemy, że to nie jest po prostu tak, że możemy tylko opisać ten gruz krzemienny, ale możemy nauczyć się, w jaki sposób te narzędzia były wytwarzane i zrekonstruować także predyspozycje mentalne i manualne, które są niezbędne do ich wytworzenia. Tutaj widzą Państwo taki schemat. Widać, że on się składa z szeregu czynności, które trzeba zaplanować, wykonać według pewnego właśnie klucza, a w związku z tym
To nie jest czynność taka, którą moglibyśmy przypisać, nie wiem, zwierzętom czy jakimś bardzo prymitywnym istotom. Nie, to trzeba mieć w głowie pewną koncepcję i trochę tak jak w fabryce od sztancy wykonywać różne czynności, czasami radzić sobie z jakimiś problemami i planować z wyprzedzeniem. Zdolność do planowania z wyprzedzeniem z całą pewnością jest taką zdolnością, która jest charakterystyczna dla naszego gatunku. Dodatkowo wykonuje się badania mikroskopowe, eksperymenty. Staramy się odtworzyć też sposób, w jaki te narzędzia, te noże były wykonywane, co wszystko razem pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób wyglądało także życie neandertalczyków. Dzięki temu wiemy, że to, co do nas dociera, te znaleziska, które znajdujemy w jaskiniach, są bardzo często po prostu śmieciami. Proszę spojrzeć, jak to wygląda. Na początku mamy duży, piękny nóż, potem w trakcie użytkowania on jest niszczony, 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 a nam zostaje taki ogryzek. Kiedyś byłby to dowód prymitywizmu neandertalczyków, a dzisiaj wiemy, że jest to dowód na takie praktyczne podejście, prawda? Wyrzuca się tylko złe rzeczy, dobrych po prostu nie znajdujemy albo znajdujemy rzadko. To, co było dość istotne przy okazji badań w jaskini Stania, to jest znalezisko szczątków neandertalczyków. Do tej pory nie mieliśmy ich tutaj z tej części Europy. Podejrzewaliśmy, że neandertalczycy tutaj mieszkali, ale nie było to dla nas do końca jasne. Nie mieliśmy jakby tego materialnego dowodu. A tutaj udało się znaleźć bardzo drobne szczątki. To też jest zastanawiające, to są tylko trzy zęby. Co prawda na nich można wyczytać wiele ciekawych rzeczy, na przykład to, że neandertalczycy dbali o higienę, bo są ślady po używaniu wykałaczek, także to dbanie o higienę jamy ustnej nie jest tylko też naszą cechą, jak się okazuje. Wiemy też dzięki badaniom genetycznym, że są to zęby, które należały jeden do mężczyzny, dwójka należała do różnych osobników młodosianych i że są to zęby neandertalskie. Czyli wiemy już, że w naszej części Europy neandertalczycy byli obecni, co nie jest o tyle oczywiste, że w związku z tym, że wtedy jak Państwo pewnie wiecie, mieliśmy epokę lodowcową, czyli bardzo niesprzyjający klimat. Nie było jasne, czy neandertalczycy byli na tyle dobrze przystosowani do tych trudnych warunków, żeby tutaj w tej niegościnnej części Europy przeżyć. My dzisiaj wiemy, że nie tylko byli, ale byli też w stanie bywać tutaj przez cały rok. Kiedyś była taka koncepcja, że może przychodzili po prostu z Zakarpat, żeby tutaj na tych naszych terenach na przykład zapolować, a potem na zimę wrócić. Dzięki badaniom, tak zwanym badaniom sezonowości upolowanej zwierzyny, której szczątki znajdujemy w jaskini Stania, wiemy, że oni tutaj byli przez cały rok, a więc to byli, krótko mówiąc, nasi neandertalczycy. Nie czescy, tylko nasi rodzeni. To jest nie bez znaczenia, szczególnie po tym, jak otrzymaliśmy serię datowań. Wcześniej na początku nam wydawało się, że my mamy tutaj takie standardowe stanowisko neandertalskie datowane na około 180 tysięcy lat temu. O, to jest szmat czasu oczywiście, ale to był okres stosunkowo jeszcze łagodnego klimatu. Dopiero zaczynało się robić zimno. Około 74 tysiące lat temu, proszę Państwa, wybuchł tak zwany superwulkan, którego pozostałością jest jezioro, takie potężne, wielkie jezioro na Sumatrze. Superwulkan to jest coś, z czym na całe szczęście nie mieliśmy do czynienia w czasach naszej cywilizacji. Nawet najpotężniejsze erupcje, takie jak Wezuwiusza czy Krakatau słynne, prawda? To są zaledwie wulkany. Superwulkan, jeśli wybucha, to może bardzo szybko doprowadzić do epoki lodowcowej w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I tak też stało się wtedy. Tak ogromne ilości pyłu wulkanicznego szacowane w tysiącach kilometrów sześciennych dostały się do atmosfery, że momentalnie zrobiło się ciemno, zimno i w ciągu rzeczywiście bardzo krótkiego czasu klimat zmienił się drastycznie. Panowała teoria, że ci neandertalczycy mieszkający tutaj u nas nie byli w stanie przeżyć takiego stresu środowiskowego, gdyż nie byli tak przystosowani, nie byli tak kulturowo sprawni, żeby sobie z takimi trudnościami poradzić i w efekcie na dużej części Europy tak naprawdę oni zniknęli. Tymczasem datowania, głównie wykonane właśnie w technologii AMS, takiej akceleratorowej technologii węgla C14 przez kolegów z Oxfordu, przyniosły informacje o tym, że nasze stanowisko datowane jest na około między 52 a 45 tysięcy lat temu. Co to oznacza? To jest sam koniec środkowego paleolitu, a więc tej właśnie epoki, kiedy na Ziemi żyli neandertalczycy. A więc oni byli u nas tutaj do samego końca. Może z pewną przerwą na to pierwsze gwałtowne właśnie oziębienie, ale,
ale niewątpliwie byli na tyle dobrze przystosowani do środowiska, na tyle kulturowo sprawni, że potrafili przetrwać też naprawdę bardzo trudne czasy i dotrwali do samego końca istnienia świata neandertalskiego, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, czyli do tego momentu, kiedy w Europie pojawia się człowiek współczesny Homo sapiens sapiens, czyli kiedy przychodzą tutaj przybysze z Afryki, nasi bezpośredni przodkowie. Do niedawna wydawało się, że wyłącznie przodkowie, dzisiaj wiemy już, że tak nie jest. Dużo też dowiedzieliśmy się, jeżeli chodzi o relacje neandertalczyków ze środowiskiem. Panowało tutaj duże zamieszanie, ścierały się różne opinie dotyczące tego, czy oni byli takimi istotami, które gdzieś tam przemykały chyłkiem, żeby umknąć przed jakimś lwem jaskiniowym albo niedźwiedziem jaskiniowym, bo takie duże i niesympatyczne stworzenia też żyły. Tutaj Państwo widzą żuchwę takiego misia jaskiniowego, to były naprawdę duże zwierzęta. To też są ślady właśnie, o, to jest też taka kość niedźwiedzia jaskiniowego. Co się okazało? Otóż na tych kościach pod pewnym powiększeniem, szczególnie dobrze pod mikroskopem jest to widoczne, są ślady nacięć, które powstają wtedy, kiedy takiego misia się upoluje i następnie przygotowuje do posiłku, do tego, żeby też wykorzystać skórę i inne elementy. To oznacza, że tutaj ta relacja pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przypomina relację współczesnego człowieka albo ludzi kromaniończyków, czyli człowiek jest tak zwanym topmost carnivore, czyli tym szczytowym drapieżcą, nie jest elementem łańcucha pokarmowego, tylko jest na jego szczycie. To bardzo też zmienia naszą opinię o neandertalczykach. My wiemy, że to po prostu byli ludzie tak, jak my ich rozumiemy, czyli tacy, którzy od tych 100 tysięcy lat ponad wpływają po prostu na środowisko, wywierają na duży wpływ na środowisko. No, tak wyglądałoby to powiedzmy w plastycznej rekonstrukcji. Tak jak wspomniałem, niedźwiedź jaskiniowy był dużym, bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Fakt, że nasi odlegli poprzednicy byli w stanie na takie zwierzęta polować, też świadczy o ich możliwościach i umiejętnościach. Rzeczą, która też nas bardzo wiele nauczyła, jest rozumienie struktury przestrzeni na stanowiskach neandertalskich. Oczywiście te 50 tysięcy lat, które upłynęło od czasu, kiedy żyli tam neandertalczycy, kiedy chodzili po tej jaskini, to dużo. Dużo następuje deformacji, różnego rodzaju zniszczeń, zaburzeń, ale na pewnych częściach stanowiska udaje się wychwycić struktury, na przykład gdzie ucztowali, bo widać tam ślady ogniska, gdzie były być może jakieś praktyki kultowe także odprawiane, dlatego że mamy taką tajemniczą strukturę, z której pochodzą dwa z tych trzech zębów, która może być związana z jakimiś praktykami funeralnymi, pogrzebowymi właśnie. To jest bardzo interesujące, bo należałoby zapytać, a gdzie jest w takim razie reszta tych szkieletów, prawda, które zostały tam pochowane. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj opuszczamy ten grunt nauki i wchodzimy już na śliski grunt spekulacji, ale są kultury, są znane kultury także historycznie, współcześnie różnych ludów należących już do naszego obecnego gatunku, w których występuje tak zwany wtórny pochówek, czyli zwłoki się chowa do ziemi, a po jakimś czasie później z niej wyciąga, żeby gdzieś tam w jakieś inne, godniejsze miejsce przenieść. I na ogół wtedy zostają w ziemi tylko bardzo drobne fragmenty, paliczki, zęby, czyli dokładnie to, co my znajdujemy. To jest oczywiście tylko jedna z miliona hipotez, ale musimy się liczyć z tym, że takie zaawansowane praktyki, które świadczą też o pewnym rozbudowanym życiu, powiedzielibyśmy, ideologicznym, mogły na stanowiskach neandertalskich funkcjonować, czy wreszcie za pomocą palinologii, a więc nauki, która zajmuje się badaniem pyłków roślin, możemy znaleźć miejsce na przykład, gdzie spali, bo widać, że tam było wymoszczone jakąś trawą, jakiś taki rodzaj siennika prostego był zrobiony, co widzimy po pyłkach tych właśnie roślin trawiastych, które są uwięzione w osadzie. Także taka struktura przestrzeni jest też czymś, co mówi, że neandertalczycy nie zachowali się w taki, powiedziałbym, no, zwierzęcy sposób, tylko jak już gdzieś mieszkali, to pomieszczenie, to miejsce było dzielone na pewne takie funkcjonalne części. A tutaj właśnie ślady takiego ogniska widzianego w przekroju, bo tak też często się na stanowiskach archeologicznych bada, i spalone szczątki drewna, bardzo trafnie dobranego, to jest sosna. Sosna się pali dobrze, jasnym płomieniem, ma dużo żywicy. Mamy też różne znaleziska, które mogą rzucać pewne światło na dietę neandertalską, tą pozamięsną, to pod takim kamieniem zostało znaleziony
ślad spalenizny, której są takie wysoko nasycone kwasy tłuszczowe. Także spróbujemy z tego odtworzyć może jakąś dietę, bo dużo się mówi o tej diecie mięsnej. Rzeczywiście to jest cena, którą człowiek zapłacił za gwałtowny rozwój mózgu, który jest bodaj najbardziej energetyczną częścią naszego ciała. I zwłaszcza w zimnym klimacie neandertalczycy musieli pochłaniać potężne ilości mięsa. To szacujemy po badaniach izotopowych kości, że to było około 4000 kalorii dziennie na dorosłego mężczyznę. Ale był też komponent jarski i za pomocą takich właśnie analiz geochemicznych staramy się odtworzyć, co oni tam podjadali, jak również za pomocą innych takich bardziej wyrafinowanych metod związanych już z analizą ich szczątków bezpośrednio. Oczywiście badania w jaskini stajni to jest mały trybik w wielkiej maszynie prac, które toczą się w całej Europie. Tych stanowisk tego typu badanych jest kilkanaście może w tej chwili. W związku z tym, kiedy mówimy ci o neandertalczykach, to oczywiście nie opieram się wyłącznie na tych naszych pracach, ale wydaje się, że ta ilość informacji już narosła do takiego stopnia, który nam umożliwia pewne podsumowanie, więc spróbuję może powiedzieć kilka słów na ten temat. Po pierwsze, neandertalczycy, tak jak my sobie teraz o nich mówimy, wydają nam się jakimś bardzo starym ludem, który tutaj stanowił tych rdzennych Europejczyków, których to też to my im zrobiliśmy, że już ich nie ma, prawda? To jest pytanie o ten kainowy grzech pierworodny. Ale prawda jest taka, że oni tak naprawdę stanowią koniec bardzo długiej linii ewolucyjnej, ewolucji biologicznej i kulturowej ludzi, którzy w Europie pojawili się po raz pierwszy 2 miliony lat temu. A to wiemy dzięki takiemu stanowisku w Gruzji, które nazywa się Dmanisi. Został odnaleziony przypadkiem zupełnym podczas badań średniowiecznego klasztoru, a z którego pochodzą szczątki istot, które dalece odbiegały nawet od neandertalczyków, zarówno jeśli chodzi o wielkość puszki mózgowej, jak i ogólną budowę. I to są tak naprawdę pierwsi Europejczycy, proszę Państwa, to konterfekt. Mam nadzieję, że nikt się nie rozpozna, ale tak rzeczywiście mogli ci pierwsi Europejczycy wyglądać. I od tego momentu rozpoczyna się historia, która jeszcze miała bardzo wiele dramatycznych zwrotów, dlatego że zasiedlenie południowej Europy jest stosunkowo niewielkim problemem dla gatunku afrykańskiego, ale zasiedlenie północy, także naszej części kontynentu, jest już wyzwaniem poważnym. To jeszcze kilka narzędzi. No i przykład tego, że na tym etapie rozwoju człowieka zdecydowanie człowiek nie stanowił najwyższego ogniwa łańcucha pokarmowego, co oczywiście należy też brać pod uwagę, kiedy mówimy o neandertalczykach, żeby zrozumieć tą zmianę. Tutaj znaleziono czaszki, których otwory pasowały bardzo dobrze do rozstawu kłów tygrysa szablozębnego. Ta skala wyzwań związanych z opanowaniem północy Europy była naprawdę ogromna, także w sensie biologicznym. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, do czego nam służy opalenizna, ale tak naprawdę poza walorami estetycznymi ona ma też bardzo ważną funkcję biologiczną tak naprawdę. Wszystko to związane jest z regulowaniem ilości witaminy D, która jest niezbędna. Bardzo to jest ważny składnik w naszej biologii. I o ile w warunkach afrykańskich to tego promieniowania ultrafioletowego, które w skórze, padając na komórki skóry, powoduje produkcję witaminy D, jest pod dostatkiem, a nawet za dużo, o tyle w naszych szerokościach geograficznych nie. W związku z tym przystosowania biologiczne potrzebne do tego, żebyśmy mogli sobie z tym radzić, są naprawdę daleko idące. I dlatego potrzebny był jeszcze 1 milion lat już po zasiedleniu południa Europy, żeby ludzie mogli się pojawić na północy. A w związku z tym to, że my też tutaj sobie dzisiaj jesteśmy, prawda, i że jesteśmy dość dobrze przystosowani do tych warunków, chociaż pogoda jest taka umiarkowana w tej chwili, to też jest wynikiem tego, że przez ileś tam milionów lat ludzie jako gatunek biologicznie się przystosowywali do tego, żeby właśnie tutaj mieć najbardziej optymalne warunki do życia. Co nie jest oczywiste w przypadku gatunku, który jest stricte afrykański. Szczególnie trudne było to dlatego, że klimat w tym momencie zaczął się bardzo dramatycznie zmieniać. Dzisiaj dużo się mówi o zmianach klimatu, o tym, że grozi nam globalne ocieplenie, o tym, że klimat się zmienia gwałtownie, ale prawdę mówiąc, ten klimat zawsze był bardzo zmienny. Przez ostatni milion lat, jak Państwo widzą, te wahania, te sinusy, raz wyżej, raz niżej, to są właśnie średnie roczne temperatury. To są bardzo dramatyczne zmiany. My sobie wiemy, że te zmiany potrafią zachodzić naprawdę w ciągu jednego pokolenia. Koniec epoki lodowcowej ostatniej
nastąpił w trakcie życia jednego pokolenia, co wydawało się jeszcze niesamowite jakiś czas temu, bo byliśmy przekonani, że to są bardzo powolne takie zmiany trwające setki, a może i tysiące lat. Otóż bywa też, że te zmiany są bardzo gwałtowne, tym bardziej, że jak wspomniałem, są też te wydarzenia, o których no, chcielibyśmy nie wiedzieć tak naprawdę, czyli te wszystkie właśnie, na przykład superwulkany, które mogą nam tą pogodę bardzo dramatycznie zmienić. Podobno pod parkiem Yellowstone również jest taki duży superwulkan i z cyklu jego kolejnych erupcji wynikałoby, że no, w zasadzie to mógłby niedługo wybuchnąć. Także kto wie, może jeszcze niedługo będziemy się cieszyć z efektu cieplarnianego, bo on spowoduje, że nie będziemy mieli lodowca. A tak to wyglądało w przeszłości. Milion lat tutaj na północy Europy to jest milion lat, w trakcie których co najmniej czterokrotnie następowały duże takie zmasowane ataki lodowca. W najbardziej skrajnej sytuacji lodowiec na przykład przykrywał całe ziemie polskie. Gdybyśmy się przenieśli w czasie i mieli pecha, trafili na ten moment, to nad nami byłoby około 2 kilometrów lodu te 500 tysięcy lat temu. Także nie byłyby to dobre warunki do opalania się na przykład. Oczywiście, o czym może też nieczęsto się mówi, w trakcie epoki lodowcowej bywały też okresy dużo cieplejsze niż obecnie. I taki okres stosunkowo w sensie geologicznym niedawno miał miejsce na przykład w interglaciale eemskim, gdzie na przykład w Wielkiej Brytanii żyły hipopotamy, a na terenie całej Europy hasały małpy. W związku z tym to nam się dzisiaj kojarzy co najwyżej z Gibraltarem, prawda, ale tak było. Także też jak powiadam, skala wyzwań związanych z przystosowaniem się do tego bardzo dziwnego regionu, jakim jest Europa tak naprawdę, była naprawdę duża. I nie było to proste z punktu widzenia przybyszów. A tu możemy zobaczyć takie różne egzotyczne zwierzęta, które były z tymi cieplejszymi okresami związane. To są na przykład słonie leśne. Bodajże największe chyba szczątki takiego słonia pochodzą z ziem polskich. Noga takiego zwierzęcia ma 4,5 metra, także to jest archetyp tolkienowskich olifantów, można by powiedzieć, bo dzisiaj takich dużych zwierząt na ziemi już po prostu nie ma. No a w okresach zimnych oczywiście bywało tutaj bardzo niesympatycznie. Mamuty są już archetypem dla epoki lodowcowej od czasów znanej kreskówki, ale oczywiście żyły też inne zwierzęta, które dzisiaj nam się bardziej z Afryką kojarzą. To są ich wersje, powiedziałbym, zimnolubne, czyli pokryte gęstym futrem i większe. Wszystkie zwierzęta, które żyły tutaj w epoce lodowcowej, są po prostu większe. Także kiedy mówimy niedźwiedź jaskiniowy, to myślimy sobie niedźwiedź razy dwa, powiedzmy, tak? Hiena jaskiniowa tak samo, lew jaskiniowy tak samo. To jest przykład takiego tura, który też no, dużo przerastał dzisiejszego żubra czy bizona. No, niektóre zwierzęta zostały do dzisiaj, bo taki akcent świąteczny. Koniki Przewalskiego też na Syberii przetrwały. No, lew tak, w wersji afrykańskiej oczywiście. Drapieżniki są bardzo odporne na zmiany. One są w stanie reagować. Niekoniecznie muszą wyginąć. No i hiena, która trzeba pamiętać, też jest drapieżnikiem. Dużo wiemy na temat wyglądu Neandertalczyków. Już nie musimy bazować na tych ponurych rekonstrukcjach, które Państwo widzieli na plakatach, a to dzięki metodzie rekonstrukcji części miękkich, które, no też korzysta z niej policja, prawda, ale dzięki temu możemy odtwarzać także wygląd tych bardzo starych homininów. Także jak Państwo widzą, w tych współczesnych rekonstrukcjach oni się różnią troszeczkę od nas. Te wały nadoczodołowe są dość potężne, duży mięsisty nos, ścięty podbródek bez tej wystającej części. No ale w gruncie rzeczy jakby umyć, uczesać, ubrać, no kto wie, czy na tej sali udałoby się przemknąć takiemu Neandertalczykowi. O, tutaj bardzo też taka postępowa rekonstrukcja. Proszę zwrócić uwagę też na biały kolor skóry, który właśnie jest związany też z tą produkcją witaminy D. Statystycznie bardziej masywni, silniejsi od nas, bardziej napakowani powiedzielibyśmy. To też jest przystosowanie do zimnego klimatu. Oni po prostu, mając większą objętość masy mięśniowej, wolniej tracili ciepło. Ale to są przystosowania, które równie dobrze możemy dostrzec u dzisiejszych Eskimosów. To nie jest jakaś taka potężna różnica gatunkowa. Dużo można by mówić o stylu życia Neandertalczyków. My dzisiaj wiemy, że owszem, ich konto obciąża na przykład kanibalizm rejestrowany w jaskini Krapina, ale na ich mówi też o nich na przykład to, że w jaskini Shanidar w Iraku znaleziono szczątki pochowane, to był grób,
osobnika, który od urodzenia nie mógł się poruszać o własnych siłach, a więc był skazany na pomoc grupy tak naprawdę. Wiemy również, że Neandertalczycy wykonywali pochówki dziecięce, czyli dziecko, nawet to najmniejsze, jeżeli umarło, było traktowane z należnym szacunkiem jako człowiek i chowane do grobu. Różnie to było w późniejszych czasach. W czasach neolitu na przykład dzieci chowano pod podłogami domów. Ba, na wsi pańszczyźnianej w zasadzie dziecko do któregoś tam roku życia no nie było traktowane jako pełnoprawny człowiek, bo dużo ich było i marło jak muchy, w związku z tym nikt tam się specjalnie nie przejmował. Także znowuż, możemy powiedzieć dużo różnych rzeczy o Neandertalczykach dobrych i możemy też powiedzieć dużo takich, powiedzmy, dotyczących ich mrocznej strony, jak o każdym innym, o każdej innej populacji ludzkiej. Także to też jest to, czego się dowiadujemy z tych analiz. Dużo możemy też powiedzieć o rzeczach związanych z czymś więcej niż tylko walką o byt. Znajdujemy także przykłady jakiejś bardzo prymitywnej sztuki, jakichś przedstawień. To jest taka specyficzna pseudorzeźba, można by powiedzieć, rodzaj bryły krzemienia, w której ktoś włożył kawałek kości, która udaje oczy. Takich rzeczy przybywa. Na początku one były traktowane bardzo, bardzo sceptycznie, ale wraz z kolejnymi znaleziskami różnych rytów na kościach i tak dalej, wiemy, że oni mieli też jakieś potrzeby takie ponadstandardowe, powiedzielibyśmy, w każdym razie ponad oczekiwania w stosunku do najbardziej prymitywnych postaci ludzkich. No i sensacja sprzed ostatnich kilku lat z jednej z jaskiń w Słowenii pochodzący najprawdopodobniej flet kostny, więc jeżeli szukamy pierwocin muzyki, to okazuje się, że jest bardzo prawdopodobne, że one mogą dotyczyć właśnie Neandertalczyków. Warto zwrócić uwagę, że to był flet w typie bardzo podobnych do tego, które występują później w górnym paleolicie Europy, a więc w okresie nieco późniejszym, już związanym z człowiekiem współczesnym. My sądziliśmy, że to człowiek współczesny jest twórcą sztuki także muzycznej, ale wiele wskazuje na to, że to jednak Neandertalczycy. Co ciekawe, to jest flet, którym widać tutaj dwa otwory po środku, dwa na zewnątrz i jeden od spodu, czyli standardowa pięciostopniowa skala dźwięku, taka, jaka występuje na przykład w muzyce ludowej i w ogóle w różnych prymitywnych skalach muzycznych, prawda? Muzyka góralska to jest pięciostopniowa skala dźwięku. Broń Boże, nie sugeruję, że górale pochodzą od Neandertalczyków, warto, znaczy to jest może pouczające, jeżeli pomyślimy o tym, że to, co nam się wydaje właśnie taką archaiczną warstwą muzyki, tak naprawdę jest bardzo archaiczne, bo sięga aż czasu sprzed 40-50 tysięcy lat. Gdybyśmy mieli podsumować, to należałoby postawić pytanie, czy to wszystko to, co stanowi tą dwumilionową historię pobytu człowieka w Europie, jest częścią naszego dziedzictwa, czy nie? Do niedawna toczył się to bardzo zażarty spór pomiędzy archeologami, antropologami z jednej strony i genetykami z drugiej, ponieważ genetycy twardo stali na stanowisku, że współczesny człowiek nie dziedziczy po Neandertalczyku ani pół promila materiału genetycznego. To znaczy, że jak człowiek wszedł do Europy, to nastąpiło bardzo dramatyczne i bardzo gwałtowne zastąpienie. To jest taki eufemizm oczywiście, ale wyobraźnia podpowiada nam różne wizje. Archeolodzy i antropolodzy argumentowali, że to jest chyba niemożliwe, dlatego że nawet w przypadkach najbardziej drastycznych zderzeń cywilizacyjnych, jak na przykład miało to miejsce w trakcie konkwisty, podboju Nowego Świata przez Europejczyków, nigdy nie zdarzała się taka sytuacja, żeby nie nastąpiło jakieś wymieszanie materiału genetycznego. No człowiek po prostu jest człowiekiem. A w związku z tym wydawało nam się to niemożliwe. I w pewnym Schadenfreude mogę stwierdzić, że parę lat temu, dwa bodajże, genetycy jednak przyznali się do błędu. Okazało się, że mamy co najmniej 4% wspólnego materiału genetycznego z Neandertalczykiem. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak tutaj dzisiaj siedzimy, wszyscy mamy pewien udział w tym, co przez 2 miliony lat toczyło się w Europie, a w związku z tym jesteśmy spadkobiercami tej całej długiej historii, która oczywiście nie kończy się w tym momencie. Przez Europę przewala się jeszcze mnóstwo różnych ludów, dzieją się niezwykłe rzeczy. Koło zostało wynalezione w Europie, o czym rzadko się może mówi. No ale to już jest zupełnie inna historia. Dziękuję bardzo.